mamy dziecko. Mielibyśmy dziecko. Jak ludzie są razem, to mają dzieci. Marcin. No? Kochasz mnie? No przecież wiesz. Większość zabiegów robi się, podsiąkając pod obraz idealnego ja. Czujesz się bardziej dziewczynką czy kobietą? Z racji tego, że urodziłam tak młodo Kubę, bo miałam niespełna 19 lat, musiałam tak jakby grać dorosłą osobą. I tak się zastanawiam czasami, czy ja tak do tej pory nie zostało mi to, że ja gram taką dorosłą kobietę. Dużą krzywdę robi propagowanie takiego ideału piękna, który jest nierzeczywisty. Usta już są typowo przypisane do kobiecej części chirurgii plastycznej. Nie bałem się, że w pewnym momencie będzie coś przerysowane. Ja na twoim miejscu zrobiłam sobie operację plastyczną. Żydal, garbaty nohal! Ty, Pinokio, głucha jesteś? Zaczęła się zastanowić, co jest celem naszego życia. Po operacji wszystko stało się łatwiejsze. Wcześniej denerwowało mnie każde spojrzenie w lustro. A kiedy w swoim życiu czułaś się najbardziej sama? Teraz. Zwariowanie polega na tym, że wydaje nam się, że nic w naszym życiu dobrego się nie zdarzy, jeżeli nie będziemy piękni, albo nie będziemy próbowali być piękni, albo nie będziemy tuszowali swojej brzydoty. Kamila, co zrobisz po operacji? Zacznę nowe życie. Jak wyglądam? Pięknie? Nie wiem.